Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego i powiedział o Nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci: widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do Niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Pan Jezus obiecuje swoim apostołom, uczniom, tym, którzy do Niego należą, że ujrzą niebiosa otwarte i aniołów Bożych, którzy wstępują i wstępują na Syna Człowieczego, którzy dokonują pewnych Bożych zadań, mają pewną misję do spełnienia. Misją jest wypełnienie woli Boga, jej realizacja w życiu ludzi tutaj na ziemi i oddawanie czci Bogu. Tak naprawdę chodzi o chwałę Boga. W pierwszym czytaniu widzieliśmy tę piękną wizję proroka Daniela, gdzie Przedwieczny zasiada na tronie i przybywa jakby Syn Człowieczy i służą aniołowie dookoła. Teologia wypracowała wizję 9 chórów anielskich, gdzie największe, najdoskonalsze duchy są najbliżej Boga i oddają Mu chwałę, cześć. Są to serafini, cherubini. Ale jeżeli chodzi o imiona aniołów, to znamy tylko 3 imiona z tych aniołów, którzy służą Bogu. I to z tego ostatniego, 8, przedostatniego chóru. To są aniołowie dzisiejsi wspominani jako archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Jak to, Michał z 8 chóru aniołów? Tak. Pan Bóg posłużył się takim, można by powiedzieć, mało znaczącym aniołem, archaniołem, Michałem, dlatego że on wystąpił w walce z demonami i Bóg go wywyższył. Ponieważ walczył, ponieważ zawołał: któż jak Bóg? I oddał przez to chwałę Bogu i stanął po stronie Boga. I to jest też nauka dla nas, że może tak być, że gdzieś demony nas poniżają, ale jeżeli oddamy cześć Bogu i nie będziemy patrzeć na swoje słabości, tylko będziemy na chwałę Boga wszystko czynić, to Bóg może nas wywyższyć. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Aniołowie są bardzo pokorni. I dlatego im bardziej ktoś pokorny, tym bardziej Bóg go wywyższa. Kim jest Michał Archanioł? Ten książę anioł, który stanął na czele aniołów. Jest tym, który też jest, można by powiedzieć, w Starym Testamencie opiekunem narodu wybranego. To on prowadzi cały naród z Egiptu do ziemi obiecanej. Michał Archanioł jest też patronem Kościoła katolickiego. W pierwszej modlitwie eucharystycznej jest prośba kapłana, żeby święty anioł zaniósł tę ofiarę przed ołtarz w niebie. Właśnie chodzi o Michała Archanioła,
żeby to On tę ofiarę zaniósł do Boga przed Jego ołtarz w niebie. Michał Archanioł też jest tym, który walczy, ale też wykonuje pewne kary Boże. Papież, który nastał w czasie bardzo trudnym, bo była wtedy epidemia dżumy w Rzymie, poprzednik jego zmarł na dżumę, papież Grzegorz Wielki, który na samym początku swojego pontyfikatu zorganizował procesję pokutną, prosząc Boga o przebłaganie za grzechy. Z 7 kościołów te procesje szły, różnych stanów i doszły do Bazyliki Większej, Matki Bożej Większej, Santa Maria Maggiore. I tak zakończyły się te procesje, ale podczas tej procesji papież Grzegorz Wielki widział Michała Archanioła, którym swój miecz chował do pochwy. To był znak, że kończy się zaraza, że Bóg wysłuchał modlitw, pokuty i to był znak końca tejże właśnie choroby. Michał Archanioł jest patronem wszystkich tych, którzy podejmują walkę, tych, którzy są też w jakimś niebezpieczeństwie, potrzebują pomocy. Kościół potrzebuje pomocy i na końcu, kiedy po błogosławieństwie zwykle odmawiamy tę modlitwę, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce i prosimy, aby ta walka duchowa była zwycięska, aby Bóg pogromił moce szatana, jego zastępy. To wszystko dzieje się przez stawiennictwo Michała Archanioła. Dzisiaj warto tak sobie uświadomić, że bardzo potrzebujemy w tej walce duchowej jego wstawiennictwa, jego obrony. Drugim archaniołem, którego dzisiaj wspominamy, a kiedyś wspominaliśmy w starym kalendarzu 24 marca, jest archanioł Gabriel. 25 wspominamy do tej pory zwiastowanie pańskie. To właśnie ten, który przychodzi z dobrą nowiną, z dobrą wiadomością, bo Gabriel znaczy moc Boga, moc Boża, która jest dana po to, żeby człowiek miał siłę osiągnąć zbawienie. Bo tak naprawdę bez Chrystusa, który stał się człowiekiem, nikt nie mógłby być zbawiony. Jest taka herezja dobrego człowieka. Ludzie sobie myślą, że bez Jezusa Chrystusa wystarczy być dobrym człowiekiem, nie potrzeba chodzić w ogóle do żadnych sakramentów. Jestem dobry, to będę w niebie. Nie. Cała ludzkość z natury zasługuje na gniew Boży. I tylko dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki Chrystusowi, dzięki Jego mocy zbawczej jesteśmy zbawieni. Nie dano ludziom innego imienia pod niebem, którym moglibyśmy być zbawieni, a tym imieniem jest Jezus. I z tą właśnie wiadomością przychodzi anioł Gabriel. Po tym można poznać anioła Gabriela, że wskazuje na Boga, na Chrystusa. I tak jak powiedział do Zachariasza, że będzie miał syna Jana, później też powiedział do Marii, że będzie Matką Najwyższego i że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, bo Bóg ma wszechmoc, wszystko może. On przynosi właśnie tę wiadomość po to, żeby ratować ludzi. W Starym Testamencie niektórzy współcześni, czy w tamtych czasach rabini mówili, że anioł Gabriel przyszedł też ratować ludzi w Sodomie. W Sodomie ludzie popełniali grzechy sodomskie. Byli czynnymi homoseksualistami. I chciał razem z drugim aniołem, nie wiemy, być może Michał Archanioł był z nim, chciał opamiętać tych ludzi. Ale okazało się, że oni chcieli grzeszyć z tymi aniołami. W związku z tym zostali porażeni utratą wzroku. Natomiast aniołowie uratowali rodzinę Lota. W
bratanka Abrahama. Trudno jest też powiedzieć, czy prawdziwym był ten anioł, który był nazwany przez Mahometa, że ukazał mu się Gabriel, ponieważ Gabriel nie wprowadzałby w błąd, ponieważ Gabriel pokazywałby Jezusa nie jako zwykłego proroka, ale jako Syna Bożego i pokazałby też miejsce, gdzie oddał życie, umarł za grzechy, a przecież w Koranie nie ma nic o krzyżu Chrystusowym. Więc wydaje się, że ten Gabriel to był nieprawdziwy Gabriel, tylko jakiś inny. I wreszcie trzeci archanioł, Rafał, to znaczy Bóg uzdrawia. I w Księdze Tobiasza mamy piękną opowieść o tym, jak syn chorego Tobiasza, Tobiasz junior, idzie z jakimś mężczyzną i wędrują. Poszukują lekarstwa dla ojca, ale przy okazji, że tak wędrują i szukają tego lekarstwa, ten młody Tobiasz dorasta, staje się mężczyzną, staje się też tym, który poznaje swoją przyszłą żonę, Sarę. Ta żona zostaje przez tegoż właśnie Rafała uzdrowiona, uwolniona od złego ducha i stają się małżeństwem. I w końcu, kiedy wracają, ojciec otrzymuje lekarstwo i wtedy się ten anioł Rafał przedstawia, że nie jemu należy oddawać cześć, dziękować, ale samemu Bogu. Bóg posługuje się też aniołem Rafałem do tego, aby przynosić nam uzdrowienie, ale też i uwolnienie. Uwolnienie od złych mocy. Dzisiaj pamiętajmy o tych trzech archaniołach, którzy przychodzą nam z pomocą i chciejmy do nich się zwracać. Bóg ich wysyła po to, żeby ich szanować i po to, żeby z nimi rozmawiać, aby mogli się za nami wstawiać i przychodzić nam z pomocą. Kiedy zbliżamy się do Chrystusa, Bóg pozwala nam uczestniczyć w tych wielkich rzeczach, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, to, co Bóg dla nas przygotował. Bóg przygotował dla nas niebo. I to niebo już tutaj na ziemi się zaczyna. Prośmy dzisiaj, abyśmy mieli otwarte oczy serca, abyśmy mogli już teraz dojrzeć to, co widział Natanael, patron Armenii. Też pamiętajmy w modlitwie o pokój dla tego państwa, najstarszego państwa chrześcijańskiego, które zostało w niedzielę zaatakowane przez Azerbejdżan. Prośmy o ten pokój dla nich, o pomoc aniołów, szczególnie Michała Archanioła, Gabriela i Rafała. Prośmy o to, abyśmy mieli takie serce, które dostrzega obecność tychże aniołów i naszych aniołów, również stróżów. Amen.